związku z sytuacją epidemii koronawirusa w naszej spółce powołaliśmy sztab. Sztab blisko 5000 pracowników, solidarnie odpowiedzialnych za wzajemne bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo naszego zakładu pracy. Dlatego jednym z pierwszych rozwiązań, które wprowadziliśmy, to zmiana organizacji pracy i wprowadzenie dodatkowych zmian, aby podzielić załogi na mniejsze grupy. Bardzo ważnym elementem są środki higieniczne i środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej pracowników. Oprócz standardowych masek przeciwpyłowych przekazujemy pracownikom maski chirurgiczne oraz maski bawełniane, których pracownicy mogą używać przemieszczając się na terenie zakładu pracy. Kolejnym rozwiązaniem było ograniczenie liczby osób jednocześnie zjeżdżających w klatkach szybu górniczego. Dodatkowo zostały wprowadzone rozwiązania tunelowe, stworzone zostały przegrody, które dodatkowo odseparowywały pracowników od siebie. Środki dezynfekujące są dostępne praktycznie na każdym kroku. Również dezynfekowane są klatki. Dezynfekcji poddawane są środki transportu podziemnego, łaźnia, lampownia oraz pozostałe ciągi komunikacyjne. Zamontowaliśmy kilkadziesiąt dodatkowych punktów mycia rąk na dole. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Wiele tych wdrożonych inicjatyw jest oddolnych. Pracownicy przekazywali do sztabu swoje pomysły, sugestie. Tam one były analizowane i po pozytywnej rekomendacji wdrażane. Całą społecznością kopalnianą, w myśl zasady zacznij tu, gdzie jesteś, wykorzystaj to, co masz, zrób to, co możesz, podjęliśmy aktywne działania, aby poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Jesteśmy dumni z naszych pracowników.